Halo, dzień dobry, dzisiaj o kajtowaniu wszystkich mobów w Don't w Together w kolejności alfabetycznej, przy czym by nie mieszać wszystkie gatunki pająków są obok siebie, tak samo jak moby zależne od siebie jak orzechowiec od drzewca liściastego. z tego. Bo sobie dostaną osobny odcinek. Zatem bazytoperz występuje wieczorem i w nocy po skopaniu zejścia. Atakuje grupą 5-6, która krąży dookoła gacza. Co jakiś czas jeden może dwa nietoperze zaroczą, co oznacza, że zaraz zaatakują. Jako, że ma tylko 50 punktów życia, warto mieć na tyle mocną broń, by go anchitować jak tylko do was podleci. Jeśli walczycie czymś słabszym, możecie z bomby podejść i wywalić mu lepę na dziąsło, Unikamy ataku. I dobijamy typa. Jeśli macie ich spawn w pobliżu bazywał, to zostawić tam czyste, na którym się zagryje ekipa. Po aktywowaniu wyłomów w jaskiniach podczas kwasowych deszczów nietoperze przemieniają się w swoją potężniejszą formę, która ma zielone oczy i ma ona dokładnie takie same wzorce zachowania, z tą różnicą, że robi wszystko szybciej i zadaje więcej obrażeń. Bizon, znajdziecie je w dużych grupach na sawany nie w lesie i gigasawannie. Nie polecam bić na raz całej grupy, aby odciągnąć pojedynczego karmicie jednego patykiem, odciągacie go odrobinę, uderzacie raz, unikamy ataku i uciekamy. Rzuci się za wami cała grupa, ale dzięki delikatnej przewadze Możecie sprowokować naszego wybanego Bizona do wykonania kolejnego ataku. Pozwoli nam to odciągnąć go znacznie dalej od reszty grupy. A dalej to co? Unik 6-7 ataków, unik 6-7 ataków i do śmierci. Warto wspomnieć, że technika ta nie działa wiosną, bo Bizony nie opuszczają wtedy swojego terytorium. Brightshade. Pierwszy mob z listy, który posiada dynamiczną, planarną ochronę, co oznacza, że posiada on pancerz, którego wartość zależy od ilości waszych obrażeń. Jeśli macie broń z planarnymi obrażeniami, to pomijają one dynamiczną planarną ochronę. Oprócz tego Bright Sage zadaje również planarne obrażenia, które to pomijają pancerz fizyczny gracza, a zatrzymują się na planarnym. Więcej o planarnych obrażeniach znajdziecie w filmie opisie, bo jak widzicie nie jest to takie proste. Co do samego mopka, występuje on po aktywowaniu wyłomów, gdy co 3-4 dni atakuje falmy gracza. Nie wolno go bić tak po prostu, bo wywali on wtedy wam przepotężną lepę. Należy najpierw zbić wypuszczany przez niego korzeń, który również będzie. Gonił i atakował gacza, ale jeśli korzenie uderzymy, to natychmiastowo się on wycofa, co czyni z niego prostego przeciwnika. Po zbiciu korzenia sam trade opuści gardę, a wy będziecie mogli zadać nawet 15-17 ataków. Jednak na nasze nieszczęście trade występują trójkami. Tak więc obijamy wszystkie korzenie podchodzące do gacza, a gdy któryś padnie, biegniemy do Brightsheidów. Połku. Pozostałe korzenie będą za wami podążać, ale mają one pewny maksymalny zasięg, na jaki mogą się osunąć. Przy odobinie szczęścia, dzięki nadłożeniu tasy, nie będą one mogły was sięgnąć i będą się musiały zwinąć, co da wam bardzo dużo czasu na te 10 hitów. Jeśli szczęścia zabraknie, możecie też kajtować korzenie, jednocześnie bijąc odsłoniętego Brightshade'a. Dwa ataki na unik. Brightshade po podniesieniu gardy zaatakuje, więc trzeba wcześniej odejść. Przeciwnik sygnalizuje, że zaraz zaatakuje wibrowaniem, które trwa 5 sekund, więc jak widzicie, że wibruje to liczymy do 3 i uciekamy. Polecam film o manipulowaniu tym, które farmy zaatakują Brightshady, a także posadzenie jako łomuc smoczych owoców dookoła jeziorek magmy, co zwabia część Brightshade'ów i automatycznie je zaatakuje. Zabija. a do samego wybijania polecam Waltera i cienie Maxuela. Kaki Cutter występują w dużych grupach na biomie solnym. Polecam na nie broń bijącą co najmniej 50 punktów obarzeń, bo gdy walczymy czymś słabszym, czasami dostajemy bułę. Jeśli nie macie mocnej broni, załóżcie kask i będzie git. Atakują, gdy podpłyniecie za blisko. Najlepiej powoli podpływać do grupy, tak by nie musieć walczyć ze wszystkimi naraz i zapamiętywać mniej więcej, w której kolejności wskakują, bo jeśli pozwolicie im za długo wiercić w łodzi, to w końcu ją przewiercą. Skończycie z dziurą. Drzewiec pojawia się po ścięciu zbyt dużej ilości drzew. Sam w sobie występuje w trzech wariantach. Im większy oponent, tym większy zasięg ataku, życie i obrażenia. Małego kajtujemy 5-6 ataków na unik, średniego 4-5, dużego 3-4. Woody może przyzywać drzewców paląc swoją kukłę, co znacznie ułatwia farmienie żywych kłót i co bardzo polecam. Drzewiec liściasty występuje, gdy zetniecie za dużo brzozowych drzew. Są one na tyle wkurzające w ścinaniu, że polecam je wypalać świętym ogniem, ale jeśli jesteście masochistami, najpierw zbijamy orzechowce, które te dziady respią, najlepiej mieczem nocy. Łąchitujemy dziady nim do Was dolecą. Ewentualnie po uniku stan lokujemy dziady, co już wymaga trochę wprawy. Jak już się pozbędziemy obstawy, uderzamy drzewca siekierom 2-3 razy, unikamy jego korzenia, zbijamy nowe orzechowce i zapętlamy do rozwalenia, ale no. Polecam ogień. Duchy. Respą się z grobów podczas pełni księżyca lub przy rozkopywaniu grobów. Najlepiej je ignorować, bo znikają niczego nie dopią i są bardzo wolne. Jeśli się jednak upieracie szybka buła, unik i do śmierci. Ewekus jest to bardzo groźny skórczyb, który to może pojawić się podczas polowania na koalefanta. Pluje unieruchamiającą mazią, co uniemożliwia jakiekolwiek działania ze strony gracza. Gracze mogą się nawzajem uwalniać, ale świnie też powinny pomagać. Przy walce Solo i beku zaplecza możemy w momencie splunięcia przepychać owce, co pozwoli wam uniknąć jej ataku lub podpalić oponenta. Techniki te jednak lepiej wcześniej przećwiczyć. Bizon też działa, ale wymaga tankowania. Gestalty. Atakują gracza, gdy ma powyżej 50% oświecenia, więc występuje tylko tam, gdzie jest oświecenie, czyli na Lunarnej, na Lunar gotto, podczas codziennych pełni, na terenie Lunarnej Burzy czy Wyłomu, nie da się ich zabić, więc tylko unikamy bądź trzymamy poczytalność na minimalnym poziomie. Starszy Gestalt, specjalna odmiana przywoływana przez Celestial Championa bądź występująca na Lunar Grotto po aktywacji archiw. Zwalcza popleczników Charlie jak halucynacje, ale jeśli gracz wyekwipuje jeden z widocznych przedmiotów, to też zaatakuje. Jest szybki i zadaje dużo obrażeń, więc lepiej ich nie prowokować. Glomer, respi się w takcie pełni na swojej statule. Aby go zabić, trzeba trzymając kontrolę nacisnąć na jego myszką. Jako że jest to niewinne stworzenie, przywołacie wtedy kampusy. Wiem, że to trochę dziwne, że pojawi się on na tej liście, ale bardzo dużo ludzi o to pyta. Gnarwal, respi się was z ławicami ryb, domyślnie nie atakuje gacza, ale jeśli go uderzymy, zacznie on rozwiercać łódkę. Należy go wtedy pozbawić rogu, co i tak poskutkuje przedziurawienie młodzi, ale uniemożliwi mu dalszą walkę. Gnarwal zaatakowany po utracie oręża będzie jedynie uciekał, więc zabicie go zajmie nam wieki, a że nie dopi niczego ciekawego absolutnie. Mnie nie, nie, Gazgator występuje w lesie namorzynowym. Domyślnie ucieka, ale zaatakowany on i wszyscy jego ziomkowie rzucą się na gacza. Nie polecam walczyć z więcej niż jednym naraz. Do agrowania polecam lodową wróżkę. Kajtujemy 6-7 ataków na unik, jak Bizona. Jeśli wypuszczycie go z lasu, zanurkuje, ale możemy go przyteleportować na ląd. Grazer występuje w wyłomach w formie paprochów, które to zamieniają się w oponenta, gdy podejdzie gacz. Posiadają też cały ten planarny syf, jak obarzenia i planalny. Dynamiczną ochronę, są wolne, ale najpierw otumaniają, a przy dłuższej ekspozycji usypiają gracza. Nie warto ich bić, bo mają bardzo dużo życia, a po śmierci wstają po jakichś 3 sekundach. Jeśli jednak wysadzicie im dupy ładunkami wybuchowymi, nawet szlamem Snaughtlab bijącym 50 to z automatu ich życie zostanie wyzerwane, ale generacja da Wam dużo czasu. Jeśli jednak nie macie ładunków, wystarczy walić kółka dookoła wyłomu, kopiąc czysty blask i na luzie wszystko zbierzecie bez walki z tymi pokemonami. Grzybowy gnom występuje tylko na Lunar Grotto, To gdzie strzeże drzew wypuszczając bomby wybuchające po czasie lub zbliżeniu się gacza. Zaatakowany wypuszcza murek grzybowych zaodników możecie go bić przez cały czas wypuszczania i jeszcze 3 sekundy później. Po tym unikamy wybuchających zaodników i zapętlamy do śmierci. Halucynacje atakują gdy gacz ma poniżej 15% poczytalności, pomimo że mowa o dwóch różnych mobach bijemy je dokładnie tak samo. Bezpiecznie jest najpierw sprowokować atak, unik. Po o czym bijemy dziada? Najlepiej wtedy przytrzymać F, bo czasami graczowi uda się uderzyć halucynację dwa razy. Po tefieniu halucynacja się losowo teleportuje. Przy sporym szczęściu możecie tak uderzyć nawet 3-4 razy jedną halucynkę. Jeśli chcecie bić je jak pro, musicie się upewnić, że macie wyłączone lag Compensation. Wtedy, jeśli będziecie dość szybcy, możecie uderzyć halucynkę nim wykona ona atak, uniknąć obrażeń, po czym ponownie uderzyć, tak zwane prehajtowanie. Naukę tej sztuki najlepiej zacząć na drodze, gdzie jest to o wiele łatwiejsze, i tak szczerze. To tylko wygląda trudno, a jak się nauczycie, nie będziecie chcieli walczyć normalnie. Walcząc z dużą grupą halucynek w wojnach właściwie robimy dokładnie to samo jak z pojedynczą, tylko trzeba być o wiele bardziej zachowawczym. Uważajcie na sytuację, gdy waszego oponenta popycha od tyłu dziób terroru. W tym przypadku nie da się prehajtować i tutaj się popełnia najwięcej błędów. Nie da się też prehajtować w singlu, znaczy czasami się da, ale jest to nieskończenie razy trudniejsze. Halucynacje morskie. Pojawiają się poniżej 15% maksymalnej poczytalności gracza na morzu. Jeśli zejdziecie z łodzi, zamieniają się w dziób terroru i vice versa. Choć jeśli zejdziecie i wejdziecie kilka razy, zrobią screenshota i znikną. Aby je bić, najpierw unikamy ataku, po czym bijemy nawet 2-3 razy. Zauważcie, że po śmierci odnawiają o wiele mniej poczytalności od dziobu terroru, a są jego ekwiwalentem, więc przed zabiciem takiego typa bardziej się opłaca zejść na ląd i tam do dobić oponenta, by uzyskać więcej poczytalności. Skalny homar mieszka w eskiniach na biomie skalnym bez pająków. Najlepiej odciągnąć jednego dając mu kamienia. DAJ KAMIENIA! Uderzamy, unikamy ataku i następnie tylko pałujemy go po 3-4 hity, jak tylko wychodzi ze skorupy bez kajtowania. Kamiennoszczęgi. Dziad i Polak najgorszy, występujący na morzu przyłowica Chyb. Najlepiej unikać, bo nie dopi niczego ciekawego, jeśli widzicie, że na was szarżuje, Należy stanąć przy krańcu łódki, by nakierować tam ekina, po czym jak już wskoczy, schować się w drugim koncie, by uniknąć obarzeń. Jeśli zaczniecie bicie okina, może on ponownie zaatakować, ale nie musi, więc nie da się z nim walczyć w bezpieczny sposób, a zatem należy założyć kask. Jeśli będziecie uciekać, przestanie was nękać po dwóch, trzech wskokach. Koalefant występuje tylko po topieniu śladów, posiada wersję zimową, która różni się tylko dropem i występowaniem, daje dużo mięsa i trąbę, która przepieczona daje aż 40 punktów życia. Domyślnie ucieka od gracza, a walczy jedynie zaatakowany. Walka z nim jest banalna. 6-7 ataków na unik, trochę jak Bizon. Aby go sprowokować do walki najlepiej jest go zaatakować bronią dystansową lub w nocy. Jeśli się wam śpieszy możecie przyszpilić go do granicy mapy. Po kilku próbach Powinien się zablokować. Komal teficie na niego w nocy na bagnie, podlega stanokowi, co oznacza, że jeśli zaatakujecie wystarczająco szybko, nie zadawam obrażeń. Po czwartym urządleniu wybucha, zadając całe 34 obrażeń, główno przeciwnik. Kampus dosyć niebezpieczny oponent, bo ma wysoką częstotliwość ataku i bije aż 50 obarzeń. Polecam walczyć z nim tylko na drodze. Zadajemy na start dwie szybkie lepy za free, po czym możemy zadawać obarzenia jedynie pchając, i tutaj trzeba być naprawdę szybkim. Króliki występują w wioskach, które to się na biomie wstępnym i zielonych grzybów w jaskiniach, plus pojedyncze domki w biomie centralnym. Atakują gracza, gdy ma on mięso w roku, a także widoczne postaci. Uciekają gdy ich życie spada. Po niżej 70, więc jak wasza broń bije więcej niż 65, należy uniknąć ataku i stankować dziada. Gdy walczycie czymś gorszym, dwa ataki na unik i przytankować po zadaniu 130 obrażeń. Robimy to, bo jak zacznie uciekać, to nie ma szans, że go złapiecie. Kajtować możemy maksymalnie 3 osobniki, przy większej ilości lepiej uciekać. Kret na gonosy występuje na Lunar God, to gdzie spada z nieba i zakłada swoje gniazda. Jest on domyślnie agresywny, ale najwyraźniej nie jest zbyt bysty, bo zdarza mu się nie ogarnąć, że powinien zaatakować. Trzy ataki na unik. Kociszopy domyślnie neutralne, agresywne względem widocznych Pokemonów. Jeśli jest neutralny, możecie normalnie podejść i go zbić nawet za pomocą siekiery, o ile nie gracie Wesem. Jeśli gracie wesem, to macie przesane, bo Kociszop w kajtowaniu jest ciężki i mówię to nieironicznie. Co ciekawe, jeśli kociszop wykona swój atak, to uniknięcie go biegnąc do tyłu jest niemalże niemożliwe. Da się biegnąc w bok, ale wymaga to dużej prędkości. Atak łapom też ma konkretny zasięg. Kociszop stosuje skok zawsze, gdy ma załadowany atak, a gacz stoi w dużej odległości, więc kajtując go trzeba wykonywać 2,5 ataku na unik. Dlatego, no, weźcie dobrą broń i zbicie dziada, gdy wykonuje animację rage'u. Koza występuje na pustyni z oazą w stadach. W przeciwieństwie do większości stadnych mobów, jedna Zaatakowana koza nie trygeruje pozostałych kus. Domyślnie unikają gacza, ale zaatakowane gonią i biją gacza. Najlepiej jest je zbijać w nocy, gdy to mamy 5 ataków na start za free. Potem dwa ataki na unik. Aby agrować kozy za dnia, najlepiej jest używać lodowej różdżki. Zabijając, pamiętajcie, by zostawić jedną kozę, co umożliwi ich respawn. Koza dostaje smergla, gdy poczuje wolty i tafi ją piorun. Ewentualnie dostanie jedną z broni. Atakuje wtedy wszystko, jak po Tłuczona, zadając dodatkowo obrażenia elektryczne, co zmusza gacza do wykonania dość długiej animacji, co skutecznie uniemożliwia wydajną walkę. Na dodatek, obrażenia elektryczne otrzymujemy w ogóle uderzając kozę. Tutaj nieskuteczny jest nawet pancerz. Aby się przed nimi zabezpieczyć, należy założyć oczną pasolkę lub jakikolwiek inny przedmiot chroniący przed elektrycznością. Aby łatwo falmić mleko, możecie najpierw zbijać kozę w formie normalnej. I dobić ją bronią elektryczną, co natychmiastowo ją przemieni i zabije. Wilksyty, a koza. E, martwa. Lurplant. spi się losowo na świecie w takcie wiosny, by spłonąć latem. Po dwóch dniach aklimatyzacji zacznie wypuszczać oczy, które mi to atakuje. Mają one tylko 30 punktów życia, więc podchodząc i uderzając dzidom, nie musicie kajtować. Jeśli nie macie dzidy, to. Lepiej się w nią zaopatrzcie. Zbijając oczy, podchodzimy do bulwy. Po której to zbiciu, wszystkie oczy poznikają. Same oczy pochłoną wszystko, co znajdzie się w ich zasięgu, i otrzymamy to po zbiciu bulwy. Maktusk chodzi w obstawie syna, który to prowadzi ze sobą dwa lodowe psy. Ekipa poluje za dnia, by wrócić wieczorem i w nocy. Jeśli podejdziecie zbyt blisko obozu, ekipa na was ruszy. Tak samo jeśli podejdziecie zbyt blisko samej grupy. Przy czym, o ile morsy podążają za graczem, tak nigdy nie zaatakują pierwsze, jeśli utrzymamy minimalny dystans. Sam mors pluje strzałkami, co jest dosyć. Hmm, problematyczne. Tak więc jeśli zaatakuję was morse za dnia, najlepiej puścić się w długą za i go gonić przez pół mapy, ignorując psy. Na ogół się one wtedy deagrują i nie musimy z nimi walczyć. Jak odbiegniecie za daleko, Maktusk dostanie 2 IQ i zacznie wracać do domu. Możecie wtedy go bez problemu dojechać. Możecie też ustawić chestera pomiędzy wami a hordą i tym samym użyć go jako żywej tarczy. W nocy podbiegamy i zbijamy lodowe psy, licząc, że morsk wychodząc będzie w zasięgu zamarzania. Nie polecam jednak go bić w nocy. Macka występują głównie na bagnach. Są one bardzo niebezpieczne, bo domyślnie chowają się pod ziemią. Dlatego biegając po bagnie, warto obserwować Sanity postaci, gdy zacznie ono gwałtownie spadać. W naszym zasięgu jest macka. Nie działa grając Walterem, słabo działa Maxwellem. Aby ją kajtować, należy stanąć przy maczce, uderzyć ją na start, Wykona ona wtedy animację ugięcia, która trwa na tyle długo, że powinniście zdążyć odejść. Atakuje ona dwa razy. Po tych dwóch atakach podchodzimy, lepa, unik i do śmierci oponenta. Cięższy przeciwnik, raczej nie warte bicia. Gigamacka. Jeszcze cięższy oponent z jaskiń występuje zwykle jeden biom, z wyjątkiem centralnego, gdzie są tak dwie, trzy. Gdy uderzymy Gigamackę, przywoła ona legion mikromacek, które może i mają tylko 20 punktów życia i 5 barzeń. Ale jest ich bardzo dużo i szybko stanokują gacza. Tak więc polecam uderzyć gigamackę trzy razy. Co sprawi, że małe macki zespią się po jednej stronie gigamacki, a po trzecim hicie szybciutko przechodzimy na drugą stronę. Kolejne trzy uderzenia i do śmierci. Metoda ta nie gwarantuje wykajtowania wszystkich macek, ale mniej więcej działa. Koniecznie załóżcie kask. Małpy jaskiniowe występują w wiosce jaskiniowych małp przed właściwymi ruinami. Domyślnie są agresywne i raczej skupiają się na kadnięciu tego, co wpadnie im w łapy, a zaatakowane uciekają, by następnie obrzucić gracza gównem. Każda kupa zabiera poczytalność, to normalnie nie jest raczej tragedią, ale śmiesznie jest, gdy waszym jedynym źródłem światła jest korona Celestia championa, która to świeci tylko wtedy, gdy gracz ma wysoką poczytalność. Kupy można kajtować, ale mała rada. Nie bijcie tych małpiszonów, wypożywam coś ukradną. Natomiast gdy cykl koszmaru jest w fazie szaleństwa bądź wyciszenia, to zamieniają się one w swoje cieniste odpowiedniki. Pojedyncza małpa nie jest problemem, unik i dwie lepy szybko gaszą petenta, ale w wiosce małp zazwyczaj jest więcej niż jedna, powiedziałbym nawet całe legiony małp, które to szybko tworzą tak zwany pociąg. Pociąg małp nie jest w stanie wam zagrozić tak długo, jak pozostajecie w ruchu. Ale im więcej małp, tym wyższe prawdopodobieństwo, że potykając się, zostaniecie ze lukowani i dojechani. Gdy cykl koszmaru się skończy, pociąg się rozbiegnie. Aby go pokonać, dobrze jest znaleźć jakąś mechaniczną wieżę, która to elegancko spałuje decydentów. Bigfoot z G Willow z Miszkiem i Lunarnym Spelem, Łoś czy Wendy są w stanie jako tako rozwalić pociąg. Małpy piraci. Znajdziecie je na wyspie małp lub przy ataków piratów. Domyślnie są mniej agresywne, choć mogą się takie wydawać, bo podbiegają do gacza i wyjmują mu z pierwszy przedmiot. Aby z nimi walczyć najpierw uderzamy małpę dwa razy, czekamy aż wróci, unikamy ataku i bijemy dopóki nie ucieknie z naszego zasięgu. W większych grupach kajtujemy wszystkie małpy na raz, a gdy jedna nas zaatakuje, gdy cała reszta jest stosunkowo daleko, mamy małe okienko na te jedna. No, dwa uderzenia, ale walka z więcej niż trzema małpami, zwłaszcza na łodzi, to dość duży problem. Dlatego jeśli chcecie uniknąć walki, włóżcie na pierwszy slot patyki, by nie kadły one wam niczego cennego i fajnego. Gdy jednak je pokonacie, dostaniecie przeklęty trinket, który to jest karm za zabijanie małp, i przy 10 sami zamienicie się w małpę. Nie da się ich pozbyć sekul, może to zrobić jedynie królowa małp, lub gracz umierając i rozpiąc się od nich z dala, więc no nie opyla się z nimi walczyć. Dając im banana od razu odpuszczam, jednak jeśli nie lubicie ich zbytnio polecam nam małpa alfa występuje tylko podczas pirackich hajdów gdy już rozwalicie jej obstawę na ogół tankując tankujemy i nią godząc się na state życia bo cholera jasna kajtowanie jest niemożliwe no Prawie niemożliwe. Alex opracował technikę, co 4 hity małpy z modyfikatorami prędkości możemy ją kajtować, ale trzeba być naprawdę dobrym w te klocki i no nie opyla się. Mechaniczna wieża. Jak wszyscy mechaniczni, występują w dwóch wariantach, które to różnią się jedynie występowaniem i dopem, więc omówię je razem. Mechaniczne wieże mogą występować na powierzchni, ale nie muszą, a w ruinach znajdziemy ich zniszczone warianty. Da się je kajtować, należy je najpierw sprowokować, do szarży, a następnie bieć za wieżą, po szarży możemy zadać około 2-3 uderzeń, ale realnie nie zadają one wysokich obrażeń i atakują rzadko, więc najlepiej je tankować. Mała rada, tankując, upewnijcie się, że stoicie maksymalnie blisko wieży. Zwiększa to szansę na Stanloka. Jednak na ogół wieże występują w palach pod czujnym okiem bishop'a. Najlepiej wtedy dobiec do bishop'a, obić mu mordę do 300-400 punktów życia. Mechaniczni lubią sobie pomagać, więc wieże zaszarżują na was. I ta właśnie szarża. Powinna dobić bishop'a, a wieże powinny siebie nawzajem dodatkowo obić. Gdy pozostaną na polu bitwy tylko wieże, możecie schować się w widoczny sposób za przepaścią. Wieże będą próbowały was dojechać, ale jedynie się będą nawzajem obijać, albo możecie je zwyczajnie stankować. Mechaniczny bishop występuje okazjonalnie na powierzchni bądź w ruinach w zniszczonym wariancie. Bijąc jednego bishop'a da się go kajtować pod warunkiem, że macie walking cane i żółty amulet, i wtedy. Dwa trzy hity są możliwe. Bez modyfikatorów bądź innych sztuczek jest to raczej niemożliwe. Na ogół gacze decydują się je tankować, co działa dosyć dobrze, ale jeśli zależy wam na oszczędzaniu zasobów mądrym pomysłem jest podpalenie Bishopa. Nawet jeśli nie gacie Willow. Jeśli zależy Wam natomiast na absolutnej perfekcji, należy najpierw poczekać aż zagroje się na gacza, uniknąć pocisku i dopiero wtedy podpalić. Bo jeśli od razu do niego podbiegniecie i zaczniecie go klepać, Wystrzeli jeden pocisk. Jeśli natomiast się dobrze ustawicie, nie otrzymacie obarzenia od ognia. Warto mieć moda na życie przeciwnika, by przypadkiem nie zabić bishopa za szybko, o ile zależy wam na dopie. Przy walce na arenie z dwoma wieżami, jak już mówiłem, najlepiej jest lekko przytankować, a następnie pozwolić wieżom rozjechać typka, walcząc z palami biskupów występujących przy maszynie pseudonauki czy na biomie z posągami, albo tankujemy. Albo tankujemy podpalając obu typów. Nie ma tu zbyt dużo opcji. Przy kombinacji koń plus bishop tankujemy bishopa jednocześnie kajtując konia. Bardzo dobrze na bishopy działa ta wikwit. Polecam 10 na 10 przedmiot przy czym trzeba synchronizować ataki bishopów. Mechaniczny koń występuje bardzo często na powierzchni i chyba jest najmniej licznym mechanicznym w ruinach. Koń jest jedynym mechanicznym, którego nie polecam tankować, bo bicie go jest bardzo proste. Dwa może trzy ataki jeśli macie dobry internet na unik, gdy widzicie, że rzeczy możecie go uderzyć do trzech razy. Dwa jest bezpieczne. Melmy występuje na bagnie i w losowych setpisach, gdzie pałuje się ze świniami. Zabicie go jest dosyć ciężkie i według mnie niewarte. Najpierw unikamy lepy, a następnie bijemy go 4 razy. Znów unik i to śmierci występują w grupach, więc zdążymy do tego by kajtować jednocześnie prawie wszystkie melmy i jednego osobno, którego bijemy oddzielnie od reszty. Wymaga pewnej koordynacji, ale do ogarnięcia. Merm stażnik występuje tylko, gdy na serwerze gra jakaś WUTA i postawi ona domek Merma Stażnika, a sam król jest na świecie. Bądź gdy ktoś zaatakuje króla Melmów, Bijemy go jak klasycznego Melma 4 ataki na unik. Muszka owocówka. Rzadki mob występuje po złupaniu zgniłego giga warzywa, bądź może być przywołana przez lorda muszek owocówek. Atakuje monegracza tylko wtedy, gdy lord umrze. Lub gdy posadzą chwasta, lub gdy unieszczęśliwią one jakąś roślinę. O ile nie bijecie z łapy, możecie je po prostu stankować. Ośmiornice zasuwają po oceanie, ale czasami też i stałym lądzie. Są neutralne, chyba że gracz je zaatakuje. Wtedy plują oślepiającym gracza atamentem. A następnie doskok i atak Ninjago. Ze względu na niskie obrażenia polecam tankować, ale to odcinek o kajtowaniu. Nim doleci atament możecie wbić jednej ośmiornicy z 2-3 ataki, unik atamentu. Następnie wymaga się od gracza dużej uważności. Jak sprowokujecie grupę do ataku Ninjago, część go wykona, a część odskoczy. I należy wtedy zacząć wbijać obrażenia, dopóki któryś z odskakujących Pokemonów nie podejdzie wykonać ataku Ninjago. Im on nie warte kajtowania, jak widzicie, wychodzi mi to dość średnio. Pająk wychodzi wieczorami i w nocy z kokonów, wokół których się szwenda. Gdy gracz wejdzie na pajęczynę, wyjdzie jeden, dwa lub trzy pająki, zależnie od poziomu kokonu. Pojedynczy pająk może zostać łatwo zabity przez stanloka. Ale pająki na ogół nie występują w pojedynkę. Uderzycie jednego, a rzuci się na was pobliski legion. Gdy walczymy z parą, najpierw wykonujemy unik, a potem, o ile bijecie przynajmniej 34 obrażenia, możecie bez unikania rozwalić drugiego pająka. Jednak polecam bronie bijące co najmniej 50 obrażeń. Wtedy, walcząc z trójką, możecie po jednym uniku rozwalić całą trójkę, o ile będziecie wystarczająco szybcy. Walcząc z czteroma zabijamy jednego pająka na unik, a z większą liczbą, którą ciężko jest skajtować to tylko podchodzimy, szybka lepa w decydenta, unik, czekamy dwie sekundy aż skończą atakować. Kolejna lepa i do rozwalenia grupy. Ale ogólnie polecam w momencie, w którym zacznie was atakować Legion, ale jeszcze nie zdąży się on zbić w kupę, zbijać pająki na bieżąco, czasami trochę tankując. Aha, walcząc z pająkami z kokonów, nigdy nie walczcie zbyt blisko kokonu. Najlepiej się ustawić tak, by nie widzieć pajęczyny. Jeśli uderzycie pająka zbyt blisko kokonu, z kokonu wyłonią się silniejsze pająki. W małym kokonie są 3, w średnim 6 plus jeden wojownik tylko do walki i 9 plus 1 wojownik w dużym. Jeśli macie za dużo kokonów na świecie polecam je wypalać ognistą laską. Tego pająka jak i każdego kolejnego możemy złapać za pomocą pułapki a potem zabić w ekwipunku. Pająk wojownik. Silniejsza odmiana klasycznego pająka. Wychodzi z 2 i 3 poziomowego kokonu po tym jak kokon lub pobliski pająk zostanie zaatakowany. Oprócz standardowego uderzenia potrafi on doskakiwać do gracza co kajtujemy biegnąc pod kątem 45% Stopni względem pająka, następnie 7 ataków, unik, 7 ataków i po zawodach. Jeśli walczycie mieczem nocy lub czymś równie mocnym, możecie go zabić wykonując tylko jeden unik. Wiszący mieszkaniec głębi jest to podziemny wariant pająka wojownika, z którym walczymy tak samo, różni się jedynie występowaniem. Jego kokony składają się jedynie z pajęczyny. A gdy grasznią naruszy, to wiszący mieszkańcy głębi spuszczą się do was. Zobaczyć, kto zakłóca ich spokój. Występują przede wszystkim w labiryncie antycznego w wiosce Małp, na podziemnych biomach skalnych i na biomie niebieskich grzybów. Mogą także zaatakować po tworzeniu skrzyni w labiryncie, jeśli macie pecha. Pająk jaskiniowy, wariant występujący w jaskiniach na biomach skalnych i czerwonych grzybów w podziemnych odpowiednikach kokonów, też podlega Stanlokowi, ale po otrzymaniu około 50 punktów obrażeń, schowa się w skorupie, gdzie ma 75% ochrony przed obrażeniami. Lepiej wtedy odczekać, aż wyjdzie, a w tym czasie obić młode pozostałym pająkom bądź zacząć kopać kokon. Pająk spluwacz drugi wariant pająka jaskiniowego o wiele bardziej niebezpieczny, bo atakuje on zasięgowo i nie podlega stan lokowi. Walcząc z nim trzeba być przygotowanym na otrzymanie obrażeń, mała rada ma o wiele mniejszą częstotliwość atakowania gdy jest zmuszony do walki na blisko, więc pałując typa upewnijcie się, że stoicie na tyle blisko, że nie może wam wasz oponent pluć w twarz, ni dzieci nam germanić. W jego przypadku bardzo polecam pułapki. Fajon lunalny występuje tylko na lunalnej wyspie w pobliżu swoich kokonów wieczorem i w nocy. Atakuje ono fizycznie na blisko lub wysuwając koło gacza kolce z podziemi, które to utrzymują się przez krótki czas i zadają obarzenia przy pojawieniu się i zniknięciu. Nie w takcie, gdy gracz w nie wejdzie. Nie podlegają stanokowi, aby je zabić 4-5 ataki na unik. Uważajcie, bo tutaj po wejściu na pajęczynę nie wychodzą wszystkie pająki. Nawet po opóźnieniu kokonu wchodząc i wychodząc na pajęczynę, po odpoczęciu jego skopywania, może się na Was zrzucić świeża czwórka lunalnych poczwar. Po ich zbiciu pojawi się kolejna czwórka, więc przy kopaniu kokonu trzeba je stankować. Przy tak dużych grupach najpierw synchronizujemy, prowokujemy atak zasięgowy, zbijamy typa, wycofujemy się i powtarzamy do wybicia grupy. Pająki nartniki występują tylko w lesie namorzynowym, gdzie wychodzą o każdej porze dnia i wtedy gdy gracz uderzy łódką w giga drzewo bądź zbierze figę. Spuszczają się z góry podobnie do wiszących mieszkańców głębi, a następnie chodzą wesoło po wodzie. Grają dużynowo i całe szczęście podlegają stanokowi. Całe szczęście, bo potrafią się zespić naprawdę sporo ich grupy, a walka na łódce nie ułatwia roboty. Walczymy z nimi jak z normalnymi pająkami waląc kółka po łódce. Aby wyłączyć ich respawn nie wystarczy zniszczyć ich kokonów, bo te się odradzają. Należy je wypalić i nie niszczyć pozostałych skorb. Pajęcza królowa spi się zwykle po 50 dniach w trzeciopoziomowym kokonie lub wcześniej gdy gracz jako duch nawiedzi kokon, bijemy ją unik 3-4 ataki i do zapętlenia, co około 20 sekund będzie wypluwała nowego pająka i bardzo ważnym jest by nie dać jej rozbudować armii pająków, bo to mocno utrudnia walkę. Może wypluć normalnego pająka, pająka wojownika lub pająka healera, o którym to zaraz. Gdy pojawi się pająk, najlepiej odejść z nim od królowej i go zbić. W przypadku wojownika i healera polecam pułapki, bo mają one na tyle dużo życia, że gdy skończycie z nimi walczyć, królowa za chwilę zespi kolejnego, co bardzo wydłuża walkę. Fajną metodką na królową jest wprowadzanie jej na drzewo i podpalenie tego drzewa lub podłożenie jej pod dupkę liny i podpalenie tej liny. Królowa spanikuje i będziecie mogli ją bić bez żadnego kajtowania i bez żadnych dodatkowych pająków. Pająk Healer. Jak już ustaliliśmy, rozpi się on tylko z królowej pająków. Gdy się pojawi, należy z nim odejść, bo leczy on tylko gdy stoi w pobliżu przeciwnika. Odchodząc więc i bijąc typa, uniemożliwiamy mu leczenie królowej i innych pająków, co działa obszarowo i odnawia pajęczakom 150 punktów życia. Pies! Regularnie atakuje gracza w ilości zależnej od dnia. Polecam o atakach film w opisie. Poza tym występuje w swoich leżach koło gniazda muchosmoka i w tak zwanej psiej fortecy. Walka z nimi jest raczej prosta. Unik, dwa ataki, unik, i jeśli walczycie, gidom trzy ataki, by dojechać oponenta. Jednak Jeden pies jest prosty. Gorzej, gdy jest ich większa grupa, a taka na ogół się trafia. Należy wtedy przytankować. Dobrym pomysłem jest zastosowanie pulp pułapkowych w późniejszych dniach, które to automatycznie zabijają psy, bądź tulecytowych strażników. Nawet jeden przejmie część psiaków i będzie dużą pomocą. Pomocny jest także Chester lub jakikolwiek mob, na którym mogą się skupić psiaki w czasie, gdy wy będziecie kasować jeden za drugim hordę. Pies lodowy zachowuje się jeden do jeden jak normalny pies. Ma ty tylko mniej życia i bije więcej obrażeń. Pojawia się w atakach zimą i wiosną i jest dużym ułatwieniem, bo po śmierci zamarza wszystko w swojej okolicy. Przy czym gracz posiada dwa razy wyższą ochronę przed zamrożeniem w porównaniu do psów. Tak więc gdy atakuje was horda złożona w części z lodowych psów, warto je zawsze najpierw wybić. Co chwilowo wyeliminuje pozostałe psy z walki i pozwoli wam je zbijać po kolei. Pies ognisty. Kolejna wariacja normalnego psa występuje latem i jesienią. Również zachowuje się jak normalne psy z podkręconymi statami i dopem, ale zamiast lodu pojawia się po śmierci ogień. Poza tym jest ognioodporny. Bardzo niebezpieczne, bo mogą przyczynić się do pożaru, więc warto z nimi walczyć na totalnym zadupiu. Możemy te. Je zastosować podobnie jak klodowe psy do eliminowania normalnych psów z walki. Ogień, który zostawiają, dezorientuje pozostałe psy, co pozwoli Wam kasować psy jednego po drugim. Przy czym ta sztuczka nie jest tak wydajna jak zamalzanie. jakby tutaj jest dużo chaosu. Pies koszmarny, wariant, który występuje tylko wtedy, gdy gracz zamiast poczytalności ma statystykę oświecenia. Po śmierci każdy normalny pies ma szansę na przemianę w koszmarnego psa. Możemy albo spalić truchło, albo poczekać aż się przemieni. Po przemianie sam pies będzie dość długo szczekał, możecie normalnie podejść i sprzedać mu dwie szybkie lepy. Nie odda, jeśli macie dobrą broń. Pies różany. spi się po odeganiu solowego występu w teatrze lub z widocznego setpisa, gdy gracz dotknie krzaka. Ma wybitnie niskie statystyki, więc gracz w kasku może na spokojnie wytankować całą grupę, ewentualnie synchronizować hordę i pojedynczo je wybijać, ale to jak walka z komarem. Nie warto. Walglet. Większa odmiana psa, która to może przyjść tylko w ataku psów po 20 dniu. Jeden Walglet przychodzi zamiast pięciu psów, ma znacznie wyższe statystyki i sam może przyzywać psy i prowadzić za sobą trzy w grupie. Najlepiej jest go zwalić na końcu, bo zbicie go chwilę zajmuje, a przyzywa on psy w raczej wolnym i szybkim tempie. Dwa ataki na unik. Walk. Największy z psowatych i jednym mykiem spawnuje 2-3 psy, gdzie może prowadzić nawet do 6 w holdzie, stanowi on duże zagorzenie, bo jeśli będziecie zbyt wolno kajtować psiaki, skończycie bijąc tylko psy, a walgowi decydentowi też trzeba przyłożyć. Dlatego walcząc z Walgiem, według mnie należy stankować dziada. I wszystko tankujemy. Jak szybko podbiegniecie z mieczem nocy, zbijecie mu 1 czwartą życia, nim przyzwie psy, które również polecam tankować. Wiąże się to ze statą około 100 punktów życia. Jeśli natomiast chcecie kajtować 4 ataki na unik, gdy, czy nawet 5, jeśli spotkacie go, a nie jesteście przygotowani na walkę. No nie podchodźcie, jak ze wszystkim. Dobrym pomysłem jest zablokowanie go o jako że nie jest w stanie zmieścić swojej grubej dupy pomiędzy dwoma murkami, a psy też nie odbiegają zbyt daleko od... Walga. Walk i pies z gliny. Rzadki wariant z 2018, gdy to podczas roku psa mogliśmy go napotkać po topieniu koalefanta, gdy do kapliczki jest wsadzona pochodnia. Pies zachowuje się jak pies, walk jak walk, poza tym, że nie rozpi kolejnych petentów do obicia. Najlepszą opcją na hordę jest zablokowanie jej na na przykład murkach, a potem wybijanie oponentów pojedynczo lub użycie wsparcia mobów. Walk świąteczny, chyba najprostszy wariant. Ma 20% na pojawienie się przy topieniu świątecznej świnki nie przyzywa żadnych psiaków, a zamiast tego unieruchamia gacza, strząsając lukiel. Kajtujemy go 4 ataki na unik, co 3 ataki używa luk, ale nie ma potrzeby liczenia. Wystarczy obserwować walkę, by nie dostać lukrem. Pingwiny spią się zimą, domyślnie są neutralne, o ile gacz nie podejdzie do nich na samiutkim końcu zimy, gdy otrzymują minimalne obrażenia i agrują się na wszystko co podejdzie. Zaczynamy od zbicia jednego pingwina, uciekamy i po powrocie czasami możemy zbić całą grupę bez dalszego kajtowania, a czasami ponawiają one na talcie, więc walka z nimi może wyglądać bardzo różnie. Jednak wspólnym mianownikiem są szanse na mięso, które to są bardzo niskie, więc się nie opyla, nie róbcie tego, po co. Pingwiny koszmarne. Respią się one zimą, gdy gracz ma zamiast poczytalności oświecenie podobnie do psiaków. Są one agresywne, ale mają niższe statystyki od klasycznych pingwinów. Poza tym działają dokładnie tak samo, lepiej z nimi nie walczyć, ewentualnie stankować w kasków. Pszczoła bądź wkurzona pszczoła wylatują z ula, gdy zaatakujecie pszczołę około 5-6 w grupie, gdzie jest ich więcej wiosną. Podlegają stan lokowi, więc pojedyncze pszczoły nie są problemem. Przy walce z grupami korzystamy z ich niskiego zasięgu. Uderzamy pierwszą pszczołę z brzegu, bardzo mały unik, kolejne uderzenie i do wybicia grupy. Im większa grupa, tym większe trzeba wykonywać unik. Wiosną wszystkie pszczoły są agresywne, ale jeśli złapiecie pszczołę zbierającą Jodu dostaniecie normalny, niewkurzony wariant Dopiero pszczoły, które wylatują z ula w celu rozwalania młody po złapaniu pozostają agresywne. Ptaki! I myślę tutaj o Lunarnych Dziadach występujących podczas łapania burz przez Vakstafa. Ze względu na niskie statystyki są na strzała z Walking Cane, ale ich mocą jest ilość. Wyróżniamy ptaki zasięgowe, czyli te brązowe bubki i ptaki na blisko wyglądające jak poków w Zachodniopomorskim. No i co tu radzić? Jak grupa jest daleko od Vakstafa warto zbić same ptaki zasięgowe, bo kolejna na fala ptaszorów przybędzie gdy wymordujecie ich zbyt dużo, a te na blisko są dosyć wolne, więc warto je zbić nieco później jeśli macie luz. Do tego polecam granie Wendy jeśli chcecie grindować łapanie burz, aby gel działa jak marzenie, ewentualnie dobrze sobie radzą króliki. Robak głębinowy. Występują na biomach wstępnych do ruin, ale też regularnie atakują gracza na takiej samej zasadzie co psy na powierzchni mają masę życia i może ich przyjść do pięciu osobników, ale jak się nauczycie, walka z nimi jest prostsza niż z psami. Wystarczy doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie robaki głębinowe atakują w tym samym momencie, czyli dokonać tak zwanej synchronizacji mobów. Dążymy do tego, by goniąc za graczem robaki były ramię w ramię. Zazwyczaj biegnąc po kole i utrzymując taki dystans, były baki nie wykonały animacji ataku. Przy czym, jeśli będziecie za długo biegać Robaki stracą agro. Zauważcie, że robaki po ataku zachowują się różnie. Czasami robią beczkę, możemy je wtedy bezkalnie oklepywać, a czasami czekają pod ziemią, gdy to po uniku możemy wykonać dwa ataki. Stosują te dwa zachowania naprzemiennie, tyle musimy wiedzieć. Tak więc synchronizujemy grupę waląc kółka, prowokujemy atak. Tutaj trzeba wbić się w robaki, aby na pewno te z tyłu zaczęły atakować. 6-7 ataków na beczce, unik, dwa ataki, gdy robaki siedzą pod ziemią, unik i do rozwalenia grupy. Rośliny z morza występują tylko na głębokim oceanie, gdzie podlegają stanokowi, więc bicie jednego okazu nie jest problemem, ale te dziady grają zespołowo i biją dużo obrażeń. Jednak w nocy, gdy śpią... No, nie pomagają sobie nawzajem, więc jeśli je zbijać, to tylko w nocy. Atakują gacza, gdy uderzy w nie łódką, gdy zbierze się ich owoce. Możemy je bezkarnie zebrać tylko w nocy za pomocą brzytwy. No, chyba że gracie Walmudem. Salamanda występuje na lunanej wyspie, ale może być przywołana używając halloweenowej mikstury na smoczym owocu, bądź grając Walmudem. Domyślnie neutralna, kajtujemy ją dwa ataki na unik, gdy Salamanda się ogrzeje, przemienia się w ognisty wariant, który dodatkowo używa obszarowego podpięcia palenia co trzy ataki. Ognisty wariant do pismo czy owoc zamiast liścia z tego mięsa. Centerpit. Jego zwłoki leżą w archiwach, gdzie Gacz może je bezkarnie rozwalać, ale posiadają one regenerację jeden punkt na sekundę, której to nie możemy zatrzymać. Gdy Gacz aktywuje archiwa, kule mocy wlatują w nieozwalone Centripede i je aktywują. Walka z nimi wygląda tak: czekamy, aż podjedzie swoim atakiem turlającym się, unikamy go, podchodzimy, unikamy ataku UBM, Podchodzimy. Kolejny unik tym razem skoku i dalej możemy wykonać 4-5 ataki, po czym Sentry Beat znów zacznie atakować. Dwa uniki, obarzenia i do pokonania. Po zwaleniu natychmiastowo może zabsorbować kolejną kulę mocy, by się zregenerować. Należy więc wtedy rozwalać ich zwłoki nim, podlecą kule, jeśli chcecie działać w archiwach. Jeśli natomiast chcecie tylko przejść. Wystarczy kajtować. Sępy występują na pustyniach i na biomie kamiennym. Normalnie unikają gacza, no chyba że znajdą coś do jedzenia. Wtedy wylądują i zaczną wcinać. Przy czym jedzenie przez nie może trwać dwie, a może trwać 20 sekund. Wtedy kajtujemy atak, unikamy. Jeśli sęp zaatakował trzy ataki na unik, jeśli nie zaatakował kolejna pojedyncza lepa, aż sęp nas zaatakuje. Powtarzamy do śmierci. Mogą być źródłem mięsa w takich sytuacjach. Shadelingi, kolejne planarne moby występujące w pobliżu cienistego wyłomu, raczej są agresywne, ale nie są też zbyt kumate i nie ogarniają, że powinny atakować. Doskakują do gracza i możemy wtedy zacząć już je obijać dwa hity. Następnie unikamy, jeśli shadeling nie zaatakuje, rehytujemy do momentu aż zaatakuje, a po ataku oponenta możemy go uderzyć pięć razy na unik. Jak to Cię nie lubią się teleportować, ale zostawiają po sobie kulkę, która to wybucha i na którą trzeba uważać. Po śmierci dopią dodatkowo kleszcza śmierci, goniącego gracza przez krótki czas, po którego upłynięciu wybucha kasetowo. Bardzo zabójczy typek. Jeśli zaatakuje Was więcej niż jeden link, zwyczajnie odsuńcie się trochę od wyłomu, tak byście walczyli z maksymalnie jednym typkiem. Chociaż tak wam powiem, że dwa to nie jest tragedia. Slutle. Ślimaki zamieszkujące kokony, przede wszystkim na biomie centralnym, ale zdarza się także im występować na skalnych biomach. Występują po naruszeniu kokonu i trzęsieniach ziemi. Będą domyślnie agrować się na kamienie na ziemi, a jeśli takich nie ma, zaatakują gacza, wyjmując jednocześnie kamienie z jego ekwipunku. Start walki zaczynamy od zagrowania ślimaka. Jeśli jeszcze nie jest na was ścięty. Po tym, jak zaatakuje, 2-3 ataki, i teraz możemy, jak bambiki, czekać, aż wyjdzie, zrobić unik 2-3 ataki i do jego śmierci, ale to Wam zajmie miesiąc. O wiele szybciej jest po jego schowaniu odliczać do 3. Gdy doliczycie do 3, zaczynamy atakować, co pozwoli Wam zaatakować idealnie w momencie. Jak zacznie wychodzić ze skorupy i straci swoją ochronę, przez to natychmiastowo się schowa bez atakowania. Jeśli wam nie wychodzi i atakujecie za szybko bądź za wolno, to liczcie szybciej bądź wolniej. Po podpaleniu wybucha, podobnie do ich szlamu. Sam szlam może być również stosowany jako paliwo do latarni. W snortle, 9 razy rzadszy wariant normalnego ślimaka, ma niższe statystyki. Jest odwrotnie agresywny względem gracza, czyli ucieka. Zaatakowany chowa się, by potem znów uciekać. Po śmierci dopi muszle, która to jest zbroją ze stuprocentową ochroną, gdy gracz ją aktywuje, bo zdoby przedmiot na takiego muchosmoka. Aby przywołać snurtle, możecie cały czas podpalać i gasić kopiec, co pozwala poniekąd rolować ślimaki wychodzące z kokonu. Jego szlam również wybucha i jest paliwem. Ślizgacz. Podziemny mob występujący na biomie wstępnym do ruiny. Szarżuje on nagacza po linii prostej, co zadaje obrażenia, po czym wskakuje mu na głowę, co zrzuca z głowy kask. Ślizgacz na głowie wysysa graczowi głód. Aby go zrzucić trzeba na niego kliknąć w ekwipunku. Z dobrą bronią możemy go zabić podchodząc po jego ataku, bez dobrej broni 7 ataków, unik szałuży i dobijamy. Świnia występuje przede wszystkim w ciemnym lesie, ale też się zdarza na jesiennym biomie, zwłaszcza w wioskach. Domyślnie neutralna, o ile nie gracie widocznymi postaciami. Po zaatakowaniu świnia próbuje kajtować gacza. Aby ją zwalić, należy najpierw sprowokować walkę, co może być problematyczne, ale próbujemy ją uderzyć do skutku, a następnie odchodzimy. Unik, 4 ataki. Unik, 4 ataki. I do śmierci. Czasami, gdy gracz ma naprawdę dobrego neta, świnia podlega lokowi, co można rozpoznać po tym, że nie przemieszcza się, gdy gracz ją bije. Ja niestety takiego neta nie mam, więc wam tego nie pokażę. Tak więc, gdy nie macie światłowodu, to niestety musimy ją kajtować. Najlepiej walczyć na dozę, bo krytyczne jest to, by po uniku jak najszybciej zacząć świnie oklepywać. Walki z grupą polecam do maksymalnie czterech, może jak macie wprawę pięciu świnek. Dążymy wtedy do tego, by zsynchronizować moment uderzenia większości świnek, a następnie po uniku wykonać szybko kolejny unik pozostałej jednej, dwóch świn. W takiej sytuacji wcześniej wykajtowane świnie właśnie kończą swój spacer, a świnia, którą chcecie bić, właśnie zużyła atak i pojawia się wtedy wąskie okno na te dwie, trzy lepy. Ale na ogół poleca się bić do maksymalnie trzech świń, do bardzo pomaga. W przypadku większej ilości polecam wykonać wojnę, czyli nakalmić dwie świnie, a następnie nasłać je na siebie, malkując atak. Ale nim gasz faktycznie zaatakuje, skancelować go. Wykonując na przykład ich postaciom. Polecam poćwiczyć na czesterze, bo jeśli wam nie wyjdzie, może się to źle skończyć. Świnia wojownik. Rzadka odmiana, która może wam się nawet nie wygenerować na świecie. Występuje czasami przy spałnie terrarium i przy setpisach ze świńskimi pochodniami. Zaatakuje gracza, gdy podejdzie on zbyt blisko. Zachowuje się podobnie do świni, poza tym, że jest o wiele szybsza. Dwa przy dobrym wyczuciu, trzy ataki na unik. Polecam je podpalać, co znacznie ułatwia eksterminację. Świniołak. Świnie i świnie wojownicy zamieniają się w świniołaki pod wpływem księżyca, bądź zjedzenia czterech mięs potwora, bądź otworzenia skrzyni sterarium, lub po nawiedzeniu przez ducha. Mają one wyższy priorytet na jedzenie w porównaniu do walki. A na dodatek nie są zbyt mąde, więc mogą być łatwo oswajane, stawiając bajta w postaci jedzenia ogrodzonego płotem. W dzikich warunkach kajtujemy dwa ataki na unik, choć czasami jeśli gracz zaryzykuje, jest szansa na stan loka, tutaj o wiele wyższa. Jeśli gracie postaciami nielubianymi przez świnie, warto farmić świnie właśnie w trakcie pełni, bo dopią bardzo dużo jedzenia w porównaniu do normalnych świnie i bardzo dużo drogocennych skórek. A samo bicie polega na trzymaniu F. Bardzo dobrze tutaj sprawuje się łoś. Wysoki ptak. Biom z mobu, meteorytów i potrójnego morsa, domyślnie agresywny, jest on o tyle niebezpieczny, że ma dość krótką animację ataku, która nie pozostawia czasu na reakcję. Kajtujemy dwa ataki na unik, nie poleca się go kajtować bez modyfikatorów prędkości, bo jest szansa, że dostaniecie na pysk. Spawnujemy jajka, które mogą być wykorzystane do gotowania najlepszego jedzenia w grze, jajek po szkocku, które to odnawiają aż 150 punktów głodu i 60 życia, a wymagają tylko jajka wysokiego ptaka, dobrego warzywa. I dwóch patyków. W opisie podrzucę wam film o farmach Talbildów. Pomniejszy wysoki ptak. Nieagresywny, więc nie warto go bić, ale jeśli nie macie serca, to sami sobie sprawdźcie. Ja nie będę dokładał cegiełki do modowania takich pięknych pyszczków. Żaba Spawnuje się z leśnych jeziorek, które występują niemalże wszędzie, a także w trakcie deszczu żab. Agresywna po uderzeniu gracza pierwszy przedmiot z eku wypada. Pojedynczo nie możemy ją pychajtować potem dwa ataki na unik, zabójcza podczas wspomnianego deszczu, gdy to respią się one setkami i bez problemu mogą zwalić gęsio łosia z młodymi. Na szczęście taki event trafia się tylko wiosną. Uważajcie na turę cytowych strażników, bo żaby mogą przeskakiwać przez niezniszczalne murki i ich skutecznie zniszczyć. Żeby nie spadają na łodzie, ale na małe wyspy i k już tak po deszczu i przeładowaniu świata wszystkie żaby z deszczu znikają. Aby rozwalić legion żab polcam Abigail, G.D. Vic, lub nafulkanego Wolfganga. Żaba planelna pojawia się podczas deszczu żab po aktywowaniu lunarnych wyłomów. Posiada planelne obarzenia, ma więcej życia, dynamiczną planelną muhane i ogólnie przesane. Kajtowanie takie samo, gdy ta figacza wyrzuca nie jeden. A trzy przedmioty polecam schować się na łodzi i modlić się do bogów Konstant o koniec deszczu.